Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tadeusz Hoffmański. Stolicą mojego świata jest Kościen. Chociaż mieszkam i pracowałem w Lipnie. Ale to właśnie w Kościanie się urodziłem. W Kościanie, w Czwórce, uczyłem się jako nastolatek. W Kościanie ukończyłem liceum ogólnokształcące. Pochwalę się, że jestem współautorem hymnu szkolnego, do którego muzykę napisał fantastyczny nauczyciel świętej pamięci Zygmunt Cichocki. W Kościanie odwiedzam na cmentarzu swoich rodziców. W Kościanie mam siostrę i fantastyczną rodzinę. Tak się złożyło, że jestem również współpracownikiem od nieomal pierwszych numerów Wiadomości Kościańskich. 6 marca, a więc bardzo niedawno, z Januszem Dodotem i Kościańskim Teatrem Kameralnym brałem udział w zdarzeniu pod tytułem Będzie Radość, zdarzeniu teatralno-poetyckim. To był bardzo dobry wieczór. Myślę o nim z pewnym smutkiem jednak w kontekście tego, co przeżywamy teraz. Ale pandemia, która dotyka nas, która jest dla nas, myślę o państwie, myślę o sobie, doświadczeniem pierwszym, doświadczeniem budzącym straszliwy niepokój wynikający z tego, że nie wiadomo, jak to nieznane będzie na nas oddziaływać, powoduje to, że odczuwam potrzebę, by pomyśleć o nas jako o tych, którzy chcą czynić maksymalne dobro w tych właśnie okolicznościach, którzy chcą dawać serdeczność i którzy gorąco wierzą w to, że rzeczywistość, która się wyłoni po ustąpieniu tego nieznanego nam wroga, a ten nieznany nam wróg ustąpi, bo tak, będzie rzeczywistością lepszą. Drodzy Państwo, życzmy sobie tego z całego serca. A żeby wzmocnić właśnie te nadzieje, proszę, żebyście zechcieli Państwo posłuchać w wykonaniu Wanesy Smoczyk z Kościańskiego Teatru Kameralnego, magicznego poematu do wielokrotnego użytku. Bardzo bym chciał, żeby ten magiczny poemat też oddziałał. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego.
będzie radość. Ja wiem. Radość będzie od czubków włosów do palców nóg. W radości będzie świetliście i koliście będzie. Będzie wirowo i kolorowo będzie w radości. Będzie objęcie głowy oburącz, bo się nie pomieści radość. Będą ramiona w górze, bo radość taka, że jak nie odlecieć. W radości będzie zgiełk i głosy. 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 Głosy, że radość. Że kto by się spodziewał, że tak, że taka radość. Bez opamiętania będzie radość, więc gardło zedrze krzyk radości. Bezwolna będzie radość, więc śmiech aż do szlochu i na przemian śmiech radości. Bez granic będzie radość, więc w taniec się przeleje, więc w transie się rozleje, więc będzie radość. Radość będzie w klucz w drzwiach i będzie radość w wyłączniku światła i w mokrej kurtce na wieszaku radość będzie. W radości będzie czułość i szept, 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 że radość taką trzeba unieść i nieść i dać, bo to taka radość będzie. Ja wiem, będzie radość. Ja również życzę Państwu wszystkiego dobrego w tak trudnym dla nas wszystkich czasie. Szczególnie dla osób zaangażowanych w działania artystyczne. To właśnie w tym momencie szczególnie potrzebna i cenna jest każda artystyczna inicjatywa. Z tego miejsca chciałabym pozdrowić serdecznie wszystkich kościeniaków i nie tylko. Trzymajcie się ciepło. Do jak najszybszego zobaczenia.